Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Atak stacji TVN na świętego Jana Pawła II jest bardzo niebezpieczny w kontekście trwającej wojny hybrydowej. Budzenie społecznych niepokojów i dzielenie społeczeństwa w obliczu wojny na Ukrainie osłabia bowiem nasze zdolności obronne. W czasie stanu wojennego komunistyczny rząd PRL-u wpadł na pomysł stworzenia spółki ITI, która założyła stację TVN. Dokumenty na ten temat znajdziemy w archiwach IPN-u. W przestrzeni medialnej wielokrotnie mówiło się o związkach twórców stacji z wojskowymi służbami specjalnymi PRL-u. We wnioskach z raportu z likwidacji WSI znajdują się informacje mówiące wprost, że wywiad wojskowy PRL dążył do powołania stacji telewizyjnej. Dziś należący do amerykańskiego koncernu TVN w bezpardonowy sposób atakuje świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy, kto zakładał stację TVN, w jakich okolicznościach, jakie treści ta stacja przekazywała, jakie treści przekazuje. Kontekst jest bardzo ważny, aby w sposób prawidłowy oceniać informacje, które są przekazywane. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Po emisji reportażu opartego w dużej mierze na materiałach komunistycznej bezpieki, polski MSZ zaprosił na rozmowę ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego. Celem było uświadomienie mu, jakie materiał TVN-u powoduje podziały i napięcia, które w sytuacji kryzysowej, jaką mamy za naszą wschodnią granicą, jest dla Polski i dla sojuszu bardzo niebezpieczne. Wszelkiego tego typu operacje rozbijają tą solidarność, tą jedność, tą gotowość do odparcia ataków hybrydowych, które z całą pewnością w polskiej przestrzeni są i będą realizowane przez stronę rosyjską. Marszałek senior Antoni Macierewicz mówi wprost, materiał TVN-u jest elementem szerszej operacji. To operacja niszczenia chrześcijaństwa, którego odbudowy na świecie dokonał święty Jan Paweł II. To nie przypadek, że do tego ataku dochodzi w Polsce. Stała się jednym z najważniejszych państw europejskich, ba najważniejszych państw, które gwarantują bezpieczeństwo przed atakiem rosyjskim. A tym atakiem kieruje pan generał Gerasimow, człowiek, który jest autorem koncepcji wojny hybrydowej. Tej wojnie hybrydowej główną rolę odgrywa dezinformacja. Dezinformacja mająca zniszczyć dane społeczeństwo, mająca rozbić dane społeczeństwo, mająca rozbić i osłabić naród. Premier Mateusz Morawiecki w dzisiejszym podcaście materiał TVN24 nazywa wprost propagandową robotą. Podkreśla, że to próba wywołania wewnętrznej wojny wymierzonej w naszą tradycję i tożsamość. Uważam, że to cios wymierzony w ład społeczny i to w najgorszym możliwym czasie. Autorzy tego pseudoreportażu TVN24 twierdzą, że prawdę znaleźli w archiwach zbrodniczej organizacji, której jedynym zadaniem było niszczenie Kościoła właśnie. To tak, jakby szukać prawdy o księdzu Jerzym Popiełuszce w paszkwilach Jerzego Urbana. Niestety media stały się dziś narzędziem w walce politycznej, wskazuje socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Jeżeli zatem TVN był pomyślany jako projekt polityczny także, wpływu na opinię publiczną, no to niewątpliwie teraz realizuje pewne zadanie, nie wiadomo do końca w czyim imieniu. Polacy nie godzą się na takie praktyki medialne. W wielu miejscach w Polsce oddano dziś hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Składaliśmy wieńce przy pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana w parku. Nie wolno nam milczeć i patrzeć na to, co się dzieje z obojętnością, podkreślał podczas mszy świętej w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku ksiądz dr Grzegorz Świst. Te ataki na świętego Jana Pawła II ranią wszystkich wierzących w Polsce. Ze świątyni, która jest duchową kolebką Solidarności, popłynęła dziś modlitwa w obronie świętego Jana Pawła II, ale też jedności w naszej ojczyźnie. Swoją obecnością tutaj chciałabym zaświadczyć i potwierdzić bliskość z moją wiarą, z Janem Pawłem II. Prosimy też go o pomoc, żeby w naszym narodzie nie było podziału. W obronie świętości Jana Pawła II stanęła także społeczność akademicka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niepokoi nas fakt, iż obecny zamach globalnych podmiotów medialnych na jego postać przypomina metody sowieckich służb, które zadają śmierć fizyczną, zwykle po jakimś czasie zadają drugi cios,
wymierzony w pamięć i duchowy dorobek swojej ofiary. Mówił rektor i profesor Aksim ojciec dr Zdzisław Klawka. W obronie swojego honorowego patrona stanęli dziś także mieszkańcy Torunia. Pod pomnikiem papieża Polaka w centrum Grodu Kopernika odbyła się akcja Zapal światło Solidarności z Janem Pawłem II. Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja. Tak o toruńskiej rozgłośni mówił święty Jan Paweł II. Dziś Radio Maryja staje w obronie papieża Polaka. Katolicka rozgłośnia walczy także z kłamliwymi atakami liberalno-lewicowych mediów na swój temat. Atak na świętego Jana Pawła II to uderzenie w nasz największy autorytet, podkreśla dyrektor i założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. To walka, która dokonuje się przez media. Najpierw byliśmy świadkami potężnego uderzenia w księży, a teraz w papieża Polaka. Wszystko po to, aby zniszczyć Kościół. Gdyby Jan Paweł II miał coś na sumieniu, to by oni nie strzelali do niego. To by nie strzelali, tylko wyciągnęliby te papiery. Widzieli, że to nie chwyci. Młodzi ludzie nie znają Jana Pawła II i tu chodzi, to jest też walka o młodzież, o przyszłość, oczernić go. Także to jest drugi zamach na papieża. Na Jana Pawła II. Tych medialnych ataków ciągle doświadcza Radio Maryja i założyciel toruńskiej rozgłośni. Kiedyś powiedział mi ksiądz, przyjaciel ze Szwajcarii, mówi: Tadeusz, oni ciebie zabiją. A ja mówię: jak zabiją? W mediach, przez odebranie ci dobrego imienia. Skala manipulacji jest ogromna. Nigdy nie przypuszczałem, że tak można kłamać. Tutaj zbieramy od 1997 roku, od czerwca, zbieramy wycinki z gazet, które coś piszą o nas. Większość to są negatywne. To jak mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, przykład antydziennikarstwa i działań przypominających esbeckie praktyki. Od czerwca 1997 do stycznia 2023 wszystkich wycinków, które tu mamy, to 54 717. Do tego dochodzi internet, stacje radiowe i telewizyjne. Prym w oczernianiu Radia Maryja wiedzie Gazeta Wyborcza i TVN i inne liberalno-lewicowe media. Ten kłamliwy przekaz jest także powielany za granicą. W 1997 roku jedno z ogólnokrajowych katolickich pism w Kanadzie zaatakowało Radio Maryja, relacjonując wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II. I pisze, jest moje zdjęcie z telefonem. Na pierwszej stronie, na całą okładkę, i radio, które wzbudza nienawiść. I pisze, że Ojciec Święty był w Toruniu, upomniał nas, żebyśmy tak przeciwko nam wystąpił, Ojciec Święty publicznie. Akurat odwrotnie, Ojciec Święty błogosławił nami. Mówił: niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Dziś Radio Maryja razem z katolikami w Polsce i na świecie staje w obronie świętego papieża Polaka. Pozostajmy zjednoczeni w wierze i solidarności z braćmi, którzy cierpią z powodu wojny, apelował podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek zachęcał, aby każdy z nas postawił sobie pytanie, czy jestem spragniony Boga, czy zdaję sobie sprawę, że potrzebuję Jego miłości, jak potrzebuję wody do życia. Ważne jest także pytanie o to, czy przejmujemy się pragnieniem duchowym i materialnym innych. Papież wzywał dziś także wiernych do modlitwy w intencji pokoju. Pozostańmy zjednoczeni w wierze i solidarności z naszymi braćmi, którzy cierpią z powodu wojny. Przede wszystkim nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim. Ojciec Święty przypomniał, że w najbliższy piątek i sobotę odbędzie się inicjatywa 24 godziny dla Pana. W tym czasie w kościołach otwartych na całym świecie odbędą się adoracje Najświętszego Sakramentu. Można będzie się także wyspowiadać. Papież prosił dziś także o modlitwę w jego intencji. Jutro przypada jego 10. rocznica wyboru na stolicę Piotrową.
W warszawskiej pierwszej brygadzie pancernej odbyło się szkolenie wojskowe Trenuj z NATO. Zorganizowano je z okazji 24. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie wzmacnia polską armię, inwestując w nowoczesny sprzęt wojskowy, ale także zwiększając liczbę żołnierzy. Dziś przypada 24. rocznica wstąpienia Polski do NATO. W pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej zorganizowano specjalną edycję szkolenia Trenuj z wojskiem. Dzisiaj mamy tutaj ćwiczenia Trenuj z NATO, ponieważ Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. To dlatego jesteśmy bezpieczni. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem przyglądał się szkoleniu w warszawskiej jednostce. Instruktorami obok żołnierzy Wojska Polskiego są żołnierze z wojsk Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Wybór pierwszej warszawskiej brygady pancernej na miejsce szkoleń to nie przypadek. W 2018 roku powołaliśmy tą dywizję na gruzach zlikwidowanej przez rząd koalicji PO-PSL pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. To w tej brygadzie jeszcze w tym roku będą czołgi Abrams. W ćwiczeniach Trenuj z NATO uczestniczyło prawie 500 osób. Każdy mógł zapoznać się z dużym sprzętem wojskowym oraz obsługą broni ręcznej. To jest amerykański karabinek M4. Szkolono z zasad przetrwania, m.in. rozpalania ognia bez zapałek czy budowy schronienia. Które dzielimy na schronienie doraźne i schronienie stałe. Każdy mógł poznać podstawy walki wręcz, zasady udzielania pomocy medycznej oraz zachowania się podczas alarmu. Czasy mamy takie, jakie mamy i chyba te tematy z siłą rzeczy stają się popularne, nie? Tematy związane z wojskowością. Każdy jakby obywatel powinien mieć jakąś taką podstawową wiedzę. Szkolenie przebiegało w dobrej atmosferze. Chcieliśmy się doszkolić troszeczkę z dziedziny wojskowej, bo tak, jesteśmy, jak to się mówi, pierwszy raz nowicjuszami. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Podczas jesiennej edycji Trenuj z wojskiem w całej Polsce przeszkolono ponad 4000 osób. W trakcie szkoleń w okresie ferii zimowych kolejne 7000. Dzień spędzony na szkoleniu może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim. Prowadzimy program dobrowolnej stanowczej służby wojskowej, więc tak naprawdę dzisiaj wystarczy zgłosić się nawet tutaj. Po kilkunastu dniach można się stawić w jednostce wojskowej na szkolenie podstawowe, zostać żołnierzem. Mówi major Michał Tomczyk. Ze szczegółami służby w armii będzie można zapoznać się w najbliższy piątek i sobotę w trakcie wojskowych targów służby i pracy. Powraca temat umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur. Unia Europejska wznowi rozmowy na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Przeciwko porozumieniu protestują organizacje rolnicze. 20 lat trwają negocjacje nad umową handlową z krajami Mercosur, Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. 4 lata temu negocjacje zakończyły się porozumieniem, ale umowy nigdy nie ratyfikowano. Na szczęście po protestach chociażby rolników polskich, ale również i francuskich, również wątpliwości ze strony Parlamentu Europejskiego, nie doszło do ratyfikacji tej umowy. Podkreślał wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie Marek Wojciechowski. Po latach temat powraca. Umowa dalej budzi wątpliwości. Kraje europejskie podnoszą, że korekty wymagają regulacje dotyczące klimatu i środowiska. Ponadto przeciwko umowie protestują organizacje rolnicze i alarmują, że jest to przykład nieuczciwej konkurencji. Mówi wiceprezes Farmer Defence Force, organizacji rolniczej z Holandii, która konsoliduje środowiska rolnicze. Unia Europejska stara się zmusić lokalnych europejskich rolników, by byli przyjaźni dla środowiska, by sprzedawali swoje produkty tylko w swoim regionie, tylko w swoim państwie, ale jednocześnie podpisują ogromne podpisy, na przykład z krajami Mercosur. Argentyna i Brazylia przodują w produkcji wołowiny i cukru na świecie. Napływ tych produktów zaleje europejskie rynki, podkreśla prezes zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Paweł Dołkowski. Unia się cieszy, że będzie mogła eksportować produkty przemysłowe. Tylko pytanie, czy skoro idziemy w kierunku ekożywności, idziemy śladem węglowym, czy ta produkcja i te produkty, które będą stamtąd sprowadzane, tańsze,
ale pytanie, czy równie dobrej jakości? Kraje, które sprzeciwiają się umowie, w tym Polska, podnoszą, że wzrost wymagań wobec rolników w Unii Europejskiej powinien przekładać się na podobne wymagania wobec krajów Mercosur. Tę umowę co do zasady podpisać trzeba, no ale na takich warunkach, żeby rzeczywiście nie wpływała ona negatywnie na polskie, w tym unijne rolnictwo. Dyskusja w Unii Europejskiej jest coraz silniejsza, zapewnia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. My też chcemy bardzo wyraźnie wyłączyć choćby na przykład bydło z tych regulacji. Prezydencja szwedzka chce podnieść ilość limitu, to też jest dobre, a więc widać bardzo wyraźnie, że ta dyskusja w Unii Europejskiej przybiera na sile. Umowa zostanie poddana pod dyskusję 23 marca na posiedzeniu Rady Europejskiej. System dystrybucji węgla zdał egzamin, zapewniają przedstawiciele polskich władz. To efekt wytężonej pracy spółek Skarbu Państwa i samorządów. System dystrybucji węgla wypracowany przez polski rząd we współpracy z samorządem to odpowiedź na embargo nałożone na rosyjskie surowce energetyczne w obliczu wojny na Ukrainie. System ten zdaje egzamin, w konsekwencji czego węgla dla nikogo nie zabraknie, zapewnia szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina Piotr Rycerski. Udało się zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych, w tym węgla, i Polacy do końca sezonu grzewczego będą mieli ciepło w domach. Ponad 60% węgla dystrybuowanego przez samorządy pochodzi z krajowego wydobycia polskiego węgla, a blisko 40% to węgiel z importu. Od lipca do grudnia 2022 roku spółki Skarbu Państwa zaimportowały blisko 9 milionów ton węgla. Tylko i wyłącznie spółki Skarbu Państwa. Także było to przedsięwzięcie na ogromną skalę. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa, rząd stanęły na wysokości zadania. System dystrybucji sprawdza się także na poziomie samorządów. Każdy, kto był zainteresowany zakupem węgla, potrzebował, dostał węgiel bez problemu, nie było żadnych zastojów, jeżeli chodzi o gminę Jastków. Wskazuje Marcin Abramek z Urzędu Gminy Jastków na Lubelszczyźnie. W innych gminach w Polsce jest podobnie. Podpisaliśmy umowę z PGG w listopadzie. Węgiel otrzymaliśmy, pierwsze dostawy w grudniu, no i do tej pory akcja trwa, dostawy są na bieżąco. Do tej pory, jak zaznacza Oskar Kruk, zajmujący się dystrybucją węgla na terenie gminy Trąbki Wielkie na Pomorzu, do mieszkańców trafiło ponad 600 ton węgla. O surowiec można ubiegać się nadal, jak dotychczas, na wniosek. Okres jego dystrybucji został wydłużony do końca czerwca. I tu pojawia się kolejne pytanie. Co z węglem, który zostanie niewykorzystany na rzecz mieszkańców? Prawdopodobnie będzie on mógł zostać zakupiony dla zaspokojenia potrzeb gminy albo sprzedany na rzecz gmin sąsiednich. Prace nad rozwiązaniami w tym zakresie trwają. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.